Cześć, z tej strony Iwona. Nie zapomnij zostawić suba oraz kliknąć w dzwoneczek, aby pomóc Kamilowi osiągnąć próg 50 tysięcy subów. Z góry dzięki, zapraszam do oglądania, a ja wracam do czytania donatów. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gierek IO. Dzisiaj przed wami Kreatur IO. IO, w której nie miałem jeszcze okazji zagrać, aczkolwiek zbierałem się do jego nagrania chyba z miesiąc czasu, żeby wam nie skłamać. To było przed tym, jak robiłem zapas na Good Game chyba w Warszawie. Niemniej jednak finalnie nie udało mi się nagrać, ale nic straconego, robimy to w tym momencie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu oraz o zostawienie komentarza. Przechodzimy do samej gry. Z tego co wiem, co tak widziałem, to gierka polega na tym, że jesteśmy sobie jakimś tutaj stworkiem i zbierając różnego rodzaju buffy na mapie, przechodzimy przez jakby kolejne stopnie ewolucji, tak, i nasza postać się rozwija. Z tego co już widziałem, właśnie tutaj mamy, wow, no to jest troszeczkę więcej tutaj graczy na serwerze niż w który ostatni raz grałem. Jeżeli nie widzieliście odcinka z Crazy Steve IO, serdecznie polecam i zachęcam. Może się tam gdzieś u góry na karcie pojawi, jak nie zapomnę tutaj dodać. A okej, okay. Teraz sobie wybieramy tutaj wybieramy sobie buffa. Tutaj możemy spowolnić, tutaj możemy, mam jakąś pasywę, tu możemy się poruszać szybciej. Myślę, że sprint nam się tutaj bardziej przyda na kół. Będziemy takimi trochę farmerami w tej gierce, no nie? Się zastanawiam je tylko, w jaki sposób tutaj zabijam oponentów. Tak właśnie nie wiem do końca jeszcze. Teraz przetestujmy naszą umiejętność. Uwaga, Q. No jesteśmy szybsi. No, to jest prawda, no nie? Ale czy jakoś tak mega, to nie wiem. Okej, okay, w każdym bądź razie obstawiam, że to będzie działało na takiej zasadzie jak na pozostałych IO, czyli że po prostu muszą w nas tutaj się wbić oponenci, żeby zginąć. Tak mi się wydaje. Uwaga. Albo i nie, albo po prostu może więksi mniejszych zjadają najpewniej. Albo nie, czekajcie, mamy ewolucję, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Możemy tutaj chyba pod ziemię. Oj, tutaj dobrze, czekajcie, na szybkości tutaj. Przeczytam. O, być niewidocznym zawsze spoko. Więc mamy tutaj prędkość i bycie niewidocznym. Uwaga, patrzcie co się dzieje. Nas tutaj nie ma, absolutnie. To jest spoko, spoko do ataku i zarówno do ataku, jak i do obrony, no nie? Tylko jeszcze pytanie ze 100 punktów, jak tutaj się atakuje. W każdym bądź razie aktualnie pierwszy gracz na serwerze ma, z tego co widzę, 117 tysięcy punktów. My tych punktów mamy, uwaga, uwaga, 560. What the hell, co to było? Widzieliście to zderzenie? Dobra, spróbujmy zjeść jakiegoś mniejszego, o typu takiego może, nie wiem. Czekajcie. Uwaga, uwaga, chodź tu ziomeczku. O, no i udało nam się go zjeść. Tak więc spoko. Ej, zaraz gonimy za kolejnym mniejszym. Chodź tu ziomeczku. Halo, a dobra, myślałem, że ten że nas zabił. Co my tutaj mamy? Pasywki same tak właściwie. Dawać, to będziemy mieli większą szansę na konsanie o 30% z tego co widziałem, czyli na zjedzenie. Z tego co rozumiem. Ej, tutaj ktoś ślady zostawia, to jest. Już chyba ktoś na zdecydowanie wyższym levelu, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Okay. Weźmy tutaj jakoś znajdźmy. Best friend to nie jest mój na pewno best friend, tak więc sobie tutaj odejdźmy troszeczkę. O, może tego ziomeczka. Uwaga, uwaga. Chodź tutaj, typie. Idę cię zjeść. O, udało się. Wow, za 600. Halo. Halo, halo. Ile mamy w ogóle HP? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Szukam na tym. Nie ma tutaj chyba paska zdrowia, albo jestem ślepy. Jak ktoś widzi pasek zdrowia, proszę napisać w komentarzach, gdzie jest, bo niestety, tak jak mówię, nagrywam trochę tak na żywioł te IO. Czekajcie, o, tu jest oponent, którego na pewno możemy zjeść. Uwaga, czekajcie. Wow, wow, wow. Niech ktoś mi tutaj spowolnił. O nie, dobra, uciekajmy. Uciekamy, nie ma nas tutaj. Nie ma nas tutaj, słuchajcie. What the hell. O, zostaliśmy chyba zarażeni czymś. Minus 3 nam tutaj zlatuje. No, nieźle. Ogólnie IO przyjemne. Takie troszeczkę bardziej rozbudowane. Nie jest takie mega proste IO, na przykład jak te, w które poprzednio grałem. Ale jest też rzeczywiście spoko, jak najbardziej. What the hell? Uciekamy stąd. No nie, zginęliśmy. No okej, okay, lecimy dalej. Weźmy sobie tym razem na przykład
A, żeby spowalniać przeciwników. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I już tutaj zacznijmy agresywnie. O. Nie trafiliśmy. Czekajcie, weźmy sobie tym razem Astark też, to było spoko. Niewitka. Pomóżmy tej ziomeczkowi, spowolnijmy go. Widzicie, jak my bohaterowie teraz. W tym momencie. Okej. No tutaj dojść do topki będzie zdecydowanie trudniej niż na poprzednim Aja. Też sobie zdaję z tego sprawę. Zobaczcie, jakie teraz MLG będzie. Patrzcie, co się dzieje. O nie, co to się wydarzyło, halo. Widzicie, tak kończą frajerzy, że tak powiem. Chciałem je zjeść, a został sam zjedzony. Ten kolej zniknął z kolei. Właśnie, zaraz mnie tutaj zabije. What the hell? Widzieliście to? Jakieś trzęsienie ziemi tutaj było robione. O nie. Chodź tu, typie. On nam tutaj ucieka tak troszeczkę. Dobra, już nam nie ucieknie, chociaż... Dobra, użył tego, użył umiejętności. Dobra, spowolnie... O nie! Ktoś był tutaj na niewidce. Dobra, zaraz my zginiemy chyba. Chociaż... Jejku, to jest taka niezła rozpierducha, widzę w tym IO. Dobra, mam cię, typie. O nie! Halo! Halo, żartowałem! Żartowałem. Szybko na niewidkę też przejdźmy. Jeju, tutaj naprawdę trzeba no troszeczkę się nagimnastykować. Niekiedy. No okej, okay, jedziemy dalej. Mam aktualnie 330 punktów i level 3. Wow, wow, wow. Chodź tutaj, typiarzu. O nie, podsunęliśmy. O nie, giniemy za chwilę. Chociaż. O nie, zrezygnował z nas. Nie wiem, czy oni nie, jakby nie wiem, nie rozumiem tego, że. O nie, dobra, zginę za chwilkę. Nie rozumiem tego, że pod niewidkę ten. Jakby sobie tutaj. Że niewidki użyłem, czy po prostu odpuszczają świadomie. To mnie właśnie zastanawia. Dobra, na razie tutaj mistrzami tego nie jesteśmy, ale wydaje mi się, że Move Faster było chyba lepsze, tak mi się wydaje przynajmniej. Zawsze można. Znaczy lepiej to się wykorzystuje w defensywie niż tą plamę. Bo plamę ciężko jest trafić w kogoś, kto się goni, no nie? Dobra, dawać tutaj szarża na typa. Chodź, typie. Dobra. Okej. Okay. Weźmy sobie skok. I teraz go przetestujmy. Aha, okej, okay, to tak wygląda. Spoko. Czyli będziemy tacy bardziej ofensywni, tak mi się wydaje. Tak, no nie? Tutaj mamy jakiś doskok, tutaj mamy jakieś przyspieszenie, jakieś inne cuda na kiju. Okej, okay, dolar, jak ty goniony jesteś, ziomeczku. O, dawać tego oponenta, gonimy. Albo tego. Musimy sobie nadal tą pasywkę, tą samą. Chodź tu, typie. Czekajcie. Wow. O, nie zapomniałem, że nie mam niewidki, ale zobaczcie. Tutaj nam się teraz przydały nasze nowe skillsy. Tutaj ucieczka oraz skok. Okej, okay, tutaj mamy jakąś nieznajomą kreaturę. Weźmy tutaj. No nie. Patrzcie, to będzie MLG. Zobaczcie, co się dzieje. O nie! O nie! To niezłe MLG, się o niego rozbiłem. Dobra. Ostatnia gierka. Weźmy sobie tym razem tutaj pasywkę, że o 20% szybciej się poruszamy i mamy chyba jakiś skok na krótki dystans, tak? Jakiś tutaj. Okej, okay. Już nas tutaj ktoś goni od samego początku. Nie brzmi to zbyt dobrze. Okej, okay, mamy tutaj oponenta, Rosie. Chodź tu, Rosie. Wow. Chodź tu, typiarzu. Generalnie, jeżeli mamy tą pasywkę... O nie. Wow, ale go ładnie tutaj za 135 punktów ukąsiliśmy. Ale nas czymś zaraził w sumie. Okej, okay, to jest taki bardziej, nie wiem, w defensywie ten skok, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli ktoś jest specem, jeżeli chodzi o tą gierkę i ma jakieś tutaj wskazówki albo jakieś tipy, może też śmiało napisać w komentarzach. Będę wdzięczny. Dobra, słuchajcie. A, weźmy sobie tym razem Barrow, to jest też spoko. I gonimy te świnie. Gdzie one są? O, Maciek, siema Maciek. Jak ty jesteś tutaj zjadany chyba, może, nie wiem. Jak on ucieka.
Maciek, nie uciekaj, to jest twoje przeznaczenie. Twoim przeznaczeniem jest być zjedzonym. No nie, Maciek mi ucieka, ale ten mi nie ucieknie może. Tylko nie mogę nikogo dogonić, to jest takie trochę smutne. Chociaż tego, nie wiem, kogokolwiek, naprawdę. O. Okej, okay. To podkopywanie się też jest spoko. Ale nie mogę nikogo teraz zaatakować. O, może tego ziomeczka. Nie, tutaj myślałem, że skoku użyję niechcący. Tego sku, ale niestety, znaczy niestety, na szczęście nie użyłem, ale teraz może to zrobię. W ogóle on nie działa mi teraz, what the hell. No, teraz mi zadziałał z opóźnieniem, hala, tak się nie robi. Ja chciał kogoś ogólnie, o, zaatakować, ale nie mogę, jestem za wolny, jestem useless generalnie, aktualnie. Generalnie, aktualnie jestem useless, tak. Może tym razem? Wow, o poison, to jest mega spoko. Można kogoś z jajka zaatakować? Chyba nie. Znaczy, jak ktoś jest jajkiem, żeby nie było. O nie, dobra, zostaliśmy zabici, słuchajcie. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, to było Creature IO. Przyjemne IO, podobnie jak poprzednie, trochę bardziej rozbudowane, jeżeli ktoś chce, polecam serdecznie i zachęcam. Nie zapomnijcie o stawieniu łapki w góry. Ja tymczasem z wami się żegnam, na razie, cześć.